Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Sapała i dziękuję właśnie, że przybyło mi 3 minuty, ponieważ moja kampania zaczyna się w roku 1812. Poświęcona jest największemu kampanierowi, jakim był Napoleon Bonaparte. Ponieważ kampania napoleońska wypraw na Moskwę, wyprawy nieudanej niestety, dopiero się kończy pod moim miasteczkiem rodzinnym, jakim jest Świdwin. To jest jednostka lotnicza do dzisiaj wojskowa. To jest dawne Koszalińskie. Pierwszy raz tym cmentarzem zajmowałem się w roku 95. Bez skutku, ale wówczas tylko wysłałem pisma, maszynopisy do ambasady francuskiej, do konsulatu do Poznania. Drugi raz zająłem się tym cmentarzem na przełomie roku 2006-2007 po apelu ówczesnego redaktora naczelnego Focus Historia, Wójcika, który ze względu na zbliżającą się wówczas rocznicę, 200. rocznicy przebywania na terenach dzisiejszych polskich armii na Polorach, chodzi o rok 1807, Kołobrzeg, zaapelował do czytelników o miejsca pochówku tego typu. Napisałem list odręczny, dosłownie, długopisem na kolanie, no i odezwali się wszyscy. Zaczęli się odzywać, oczywiście Focus Historia, Muzeum w Koszalinie potwierdziło, że Sapała nie gada bzdur, jak zawsze, że jednak to jest cmentarz, ponieważ ten cmentarz wygląda kawałek zieleni na polu i dookoła mające tyle samo lat, co ten cmentarz dęby. Nie ma żadnego obelisku, żadnego kamienia, żadnego krzyża, żadnych nagrobków. To jest zbiorowa mogiła ludzi, którzy szli tamtędy na Moskwę i wracali. Prawdopodobnie 70% tych ludzi, którzy tam leżą, to Polacy. Bo to wielonarodowa armia była. W 2007 roku tak się rozkręciło, że zainteresował się wówczas minister obrony narodowej Radek Sikorski. MON zawiadomił jednostkę w Świdwinie, zajęły się też tym media, ja byłem z boku. Stałem sobie jak ten Napoleon, tylko słuchałem, czytałem, tylko że więcej widziałem ze względu na wzrost. Przyszła wiosna 2007 roku i rozwaliła się koalicja. Sikorski przestał być ministrem i szlak trafił w cmentarz. I moje uczestnictwo w zeszłym roku w kuźni kampanierów, też przez przypadek, już nie będę mówił, bo nie mam czasu, dlaczego się, przez kogo tam znalazłem, za jakie grzechy, ale chodzi o to, że partia moja mnie wysłała zbyt gorszy, tak dodam, PPS. Chodzi o to, że pod koniec szkolenia w Konstancinie każdy musiał wymyślić jakąś kampanię. Ja nie miałem nic w głowie. Znaczy wiele miałem, ale nic takiego. Dopiero Paula i Marysia mi powiedziały, że może być to, bo ja rzuciłem, że może być cmentarz, będzie po raz trzeci. No, ociera się o mikrofilię, bo mam takie doświadczenie z Wehrmachtem trochę, żołnierzami. No, ale nie moja wina. Sama kuźnia pozwoliła mi zająć się tym cmentarzem po raz trzeci i oczywiście potem kontynuacja, bo nikt tu dzisiaj nie wspomniał, że oprócz kuźni mieliśmy takie coś, tak dziwnie się nazywa. Dzieci nie rozumieją, może więcej ode mnie, coaching. Miałem bardzo wspaniałego coacha, małżonkę, prawda? Która ze mną rozmawiała, tylko mówiła dzień dobry, do widzenia. Ale parę mi pomysłów podsunęła. Skoro kiedyś MON się tym interesował, to teraz ja powinienem wyjść naprzeciw i sam zawiadomić MON, tym bardziej, że mamy nowego szefa. No i mamy takie narzędzia jak Facebook, Twitter, maile. Wysłałem do MON-u list tradycyjny, wysłałem im maila. Po kilku dniach, nawet stałem na baczność, zadzwonił do mnie, może dzisiaj się ze mną spotka, tutaj przyjedzie, pułkownik Tomasz Malarski, szef Departamentu Wydziału Historycznego, coś takiego. Pyta się, czy ze mną rozmawia, ja oczywiście stanąłem na baczność. Mówi, że tak. I on mówi, że dzwoni z polecenia pana Antoniego Macierewicza. I mówi tak. Potem oczywiście się zapytał, czy Świdwin jest dalej jednostka wojskowa. Ja mówię, jest. I to się rozkręciło. Rozkręciło się, rozkręcało coraz bardziej. Zainteresowały się media, zainteresował się kilka muzeów. Tylko jak na ironię losu, pan pułkownik miał problem, ja też, że Muzeum w Koszalinie, które w 2007 roku stwierdziło, że ja mam rację, że tam jest cmentarz, to teraz powiedziało, że nie ma tej mapy. To skierowałem na Muzeum na Słupsk, tam gdzie sam kończyłem historię i tam jest dużo takich specjalistów od Napoleona, nawet podobnych. Oraz Muzeum w Kołobrzegu będzie miało patrolę.
Nie wiem, podobno jak już ustalili, że mówię prawdę. Z takich ciekawostek jeszcze, Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa też jeszcze istniała, bo mają ją likwidować. Szefowa została senatorem. To po co to tą firmę? Natomiast co tam dalej jest? Wiosną tego roku mają ruszyć prace, ale już odkrywkowe, ponieważ georadarem nie mogą pojeździć, bo za dużo krzaczków rośnie. Krzyż stanął na 1 listopada, to też była odpowiedź mojego coacha, po polsku Martów. Latem muszą już wszystko skończyć i uroczyście przekazać Francji, tak jak myślał sobie o tym Sikorski, Radek, że w 2007 roku wtedy mieli go przekazać za Mirage, że nie kupili Mirage, ale F-16 od Amerykańców. Ciekawostką jest to też, że w tym Świdwinie mają gdzieś zamek krzyżacki. Jedyna porządna budowa. Budowa, przepraszam. Z centralnym ogrzewaniem, toaletami. W 1812 roku przez 70 dni mieszkał nie kto inny, tylko generał Saint-Germain. Tylko, że w Świdwinie o tym nie wiedzą. Mało tego, burmistrz Owsiak, znana osoba w kraju, nawet nie wie, że taki ktoś był. On myśli, że to jest stacja metra w Paryżu. Przyszła kolejna trudność ustalenia właściciela gruntu. No i tu muszę was, mieszkańcy stolicy, zdziwić, zainteresować. Wójt Świdwina mi pomógł, gminy Świdwin. Właścicielami tego gruntu są ludzie spod Warszawy. Bardzo nieciekawa firma. Jakieś małżeństwo, które się rozwiodło. Jakaś tam przykrywka, interesy. Dlaczego oni kupili wiele lat temu tą działkę? Dlatego, że tam chodziło o gaz łupkowy, gaz ziemny i ropę. I teraz, co tu jeszcze ważnego powiedzieć? Latem mają skończyć, wiosna prace odkrywkowe. Może jakiś obalisk kamień postawią. Aha, skąd się w ogóle wzięło? Ja się urodziłem w 75 roku i od momentu, kiedy zacząłem chodzić i mówić, gdzieś w roku 78, to słyszałem o wszystkich ludzi, leśników, myśliwych, rolników, o tym miejscu tylko Francuz, a więc to się nie wzięło z sufitu. Mówili to ludzie, którzy w 45 roku zagospodarowali tamte tereny. Zresztą podobno tam są rozwalone kamienie jakieś takie, ja je sfotografowałem. Mógł być obelisk w języku niemieckim, ale po 45 wszystko co niemieckie było B. I to na końcu powiem to, co powinienem powiedzieć na początku. Bo miałem mówić 7 minut. Magda mi podpowiedziała, mówi, jak chcesz się, Krzysio, zmieścić w 7 minutach, to tylko powiedz to, co masz napisane w pierwszych zdaniach, bo jest oczywiście fanpage na Facebooku, cmentarz francuski. Tam są wszystkie dokumenty, informacje, zdjęcia, to co na bieżąco do mnie piszą, czy ja do nich informuję, zdjęcia, rzeczy powiązane z tematyką Napoleona i Francuzów. A Francuzi do tej pory nie zareagowali w ogóle. Od 3 lat. Znaczy od 3 moich podejść. I kto nie interesuje, jak będzie gotowe, to przyjadą. Natomiast dlaczego to robię? Nie, może z jednej strony na pewno, że interesuje mnie historia. Z drugiej, że mam do czynienia, jeżeli chodzi o szczątki ludzkie. W pozytywnym wydaniu. A przede wszystkim to jest tak, z jednej strony oni nie mają do tej pory grobów. Oni nie mają oznaczonych tych grobów. W takim Gołobrzegu, Szczecinku, Połczynie są kwatery żołnierzy francuskich. Są zbiorowe mogiły, są pomniki Napoleona. I w Połczynie Zdroju, w mieście, w którym się urodziłem, jest kwatera żołnierzy francuskich z okresu wojny polskich i I wojny światowej. I tam jest fragment wiersza Kazimierza Wyrzyńskiego. Fragment, dwa zdania. Że nie ma ziemi wybieranej, jest ziemia przeznaczenia. No i ta ziemia przeznaczenia u nich znalazła się pomiędzy wsiami Lipce, Sonowice pod Świdwinem, w Dzikim Polu, że trzeba na piechotę dojść tam. Tam jest do tej pory początek XIX wieku. Może i dobrze, ale ostatnio zostawiali tych wiatraków. I dlaczego to robię? To jest z jednej strony dla tych, żeby upamiętnić i zagospodarować wreszcie to miejsce, przekazać przyszłym pokoleniom, zrobić z tego atrakcję turystyczną powiatu świdwińskiego. No wtedy oczywiście starosta będzie zasłużony, wójt i burmistrz, już kończę. Ale to też jako przestroga dla przywódców wszystkich możliwych mocarstw, w tym europejskich, przed ich zapędami militarnymi. Bo historia lubi się powtarzać. Był rok 1812, mamy 2016. Tam zginęło, wiadomo, miliony ludzi. W tym samym grobie może leżeć koło setka. To może, jeżeli będzie upamiętnione, że leży tyle ludzi, że jest cmentarz zbiorowy. Może na przyszłość ludzie zastanowią się, zanim przykładowo gdziekolwiek wyruszą. To chyba tyle. Dziękuję.